I believe in a place where I'll find the one who understands me. Tango, ponieważ ja 22 lata tańczyłem i tak naprawdę taniec jest mi bardzo bliski, chyba najbardziej z tym tańcem byłem związany. Maybe we will meet if we are lucky. I can't wait to erase all the faces of the ones who hurt me. You will come and replace all the memories that fuel all my nightmares. To jest troszeczkę taka historia o tych parach, które przed samym turniejem jeszcze tacy nieskompletowani, jeżeli chodzi o charakteryzację i kostiumy, idą na próbę parkietu i mają trochę wymieszane te luki, czyli mają fryzury już zrobione, część makijaży, trochę kostiumów, trochę sportowych, trochę rzeczy do rozgrzewki i to mniej więcej była taka ta inspiracja. Wydaje mi się, że najbardziej to jest związane z tym z turniejami tańca, ze strojami do tańca towarzyskiego, ale również zdjęcia z Argentyny, te przedwojenne właśnie, gdzie marynarze zaczęli tańczyć to tango, jeszcze często mężczyźni tańczyli razem. Także gdzieś to dało mi taką inspirację i taki pełny obrazek. Can't wait to erase all the faces of the ones who hurt me. You will come and replace all the memories that fuel all my nightmares. I believe in a place where I'll find the one who understands me. I believe in your face. I believe you exist and you will find me. We'll sit here and wait. Maybe we will meet if we are lucky. I can wait to erase all the fate. No kolor, oczywiście wszyscy wiedzą, że czerwień kojarzy się z tangiem. Czerń, jest dużo friendly, dużo błyszczących rzeczy. Fryzury, czyli charakteryzacja w ogóle taka argentyńska bardzo. Te spódnice takie z kalkami, które dziewczyny w tańcu towarzyskim używają jako kostiumy do tańców standardowych, czyli tango. Więc to wszystko jakoś kreuje mi taki plastyczny obraz tanga. Materiały mam zawsze właściwie te same. Pojawiło się tutaj trochę więcej tiulu, ponieważ te halki są, konstrukcje halki są oparte na sztywnym tiulu, który utrzymuje je. Także dużo jest takich transparentnych materiałów, a tak to dużo naturalnych tkanin, dużo dresówki, wełny, bawełny, trochę flaneli. Dodatków jest niewiele tak naprawdę. Nie zrobiłem takie szale, które są z takimi lusterkami. Te lustra też się pojawiają jak gdyby jako ozdoby w takich starych ramach. One są w różnych wielkościach i są na szalikach z frędlami, jak i również ozdabiają spódnice, sukienki. One who understands.